Głupio się przyznawać, ale ciągle myślałem, że wolałbym dalej grać, zamiast robić recenzję. Nioh 2 jest naprawdę niesamowity pod względem zawartości, jaką daje graczowi. Nie spodziewałem się, że dostanę tak pokaźne replayability. Nie spodziewałem się też, że nadal potrafię zarwać 3 nocki w jednym tygodniu. I gdybym miał właśnie opisać Nioh 2 jednym zdaniem dla tych niezdecydowanych, to powiedziałbym, że ta gra ma tak uzależniające systemy oraz gameplay, że utrata rachuby czasu jest... no właśnie tak naprawdę tylko kwestią czasu. Fabuła Nioh 2 nie wywołała u mnie wielu emocji, ale wzmogła moje zainteresowanie historią Japonii. Miewała gorsze i lepsze momenty, gorsze i lepsze plot twisty oraz gorsze i lepsze postaci. Była nadzwyczajnie zwyczajna. Może dlatego, że przez większość czasu nasza postać jest trybikiem wbudowanej przez kogoś machinie. Może to dlatego, że jest niemową. A może chodzi o to, że historia rzadko kiedy gra pierwsze skrzypce w action RPG-ach. Osobiście nie oczekiwałem głębokiej opowieści, a dostałem całkiem niezłą opowiastkę z charakterem. Ciężko mieć do niej większe zastrzeżenia, może poza angielskim dubbingiem. Jeśli ktoś nie zna się na historii Japonii, to nie ma się też czym martwić, bo opowieść, mimo pewnego chaosu, jest przedstawiona łopatologicznie. Musicie jednak wiedzieć, że pełnię doznań osiąga się tutaj dzięki czytaniu lore czy podogłębnym zwiedzeniu głównych misji. Ogólnie rzecz biorąc, to Team Ninja wzięło bardzo ciekawy materiał źródłowy i połączyło z podobnie ciekawym folklorem. Szkoda tylko, że historia tej gry momentami robiła odwrotnego Kojimę i za mocno oszczędzała na ekspozycji. Fundamentami Nioh 2 są gameplay i systemy, ale mogę polecić ten tytuł tym, którzy grają w grę głównie dla fabuły. A już tym bardziej, jeśli ktoś interesuje się historią Japonii albo jej folklorem. Sam zawsze lubiłem te tematy, więc dla mnie Nioh 2 okazało się takim doświadczeniem kompletnym. Dostałem wszystko, na czym zależy mi w action RPG-ach najbardziej, jednocześnie nie czując, że ucierpiały na tym pozostałe elementy. Tylko, no właśnie, jak wypadły pozostałe elementy drugiej części Nioh? Odpowiedź na to pytanie, no niczym sama gra, jest dość zawiła. Zaczynamy od stworzenia własnej postaci w edytorze, który swoją złożonością nie odstaje za bardzo od reszty gry. Właśnie dlatego stworzyłem sztampowego protagonistę z anime. Jedno oko takie, drugie inne, standardowa blizna. I w taki sposób rozpoczyna się przygoda naszej niemowy. Twórcy od razu dają graczowi możliwość przetestowania każdej z 9 dostępnych broni. Do naszej dyspozycji oddano miecze, włócznie, tonfy, odachi oraz takie nowości jak zmieniający swój wygląd zależnie od stylu walki glaive. Powracają oczywiście 3 style walki, czyli wysoki, średni i niski. Ataki wysokie zadają najwięcej obrażeń, najszybciej niszczą ki przeciwnika, ale posiadają też najdłuższe animacje. Ataki średnie mają przeciętne obrażenia, lecz egzekwuje się je w miarę szybko. Natomiast ataki niskie są najszybsze, ale nie zadają zbyt wielu obrażeń. Każdym orężem gra się trochę inaczej. Każdy typ oręża ma swoją główną statystykę, dzięki której najszybciej zwiększycie swoje obrażenia. Każdy typ oręża posiada też swoje drzewko umiejętności. Każda pojedyncza broń posiada pasek znajomości oraz własne atrybuty. Pasek znajomości rośnie najprędzej, gdy używamy danej broni. Atrybuty każdej broni można zmienić u kowala, natomiast zdobywany przez nas oręż ma różne stopnie rzadkości. Oręż zdobywamy pokonując wrogów, przechodząc misje, wytwarzając go u kowala albo zdobywając za punkty chwały. Niektórych broni trzeba uczyć się od nowa, inne wpisują się w bardzo podobne schematy. I gdyby Nioh 2 opierał się tylko na tym, co właśnie powiedziałem, to już byłby grą z bardzo dobrze połączonymi systemami. Prawda jest jednak taka, że poruszyłem przed chwilą może połowę całej gry. Zaznaczam, że poruszyłem, bo w niektóre elementy wdam się dogłębnie dopiero za chwilę. Sam przechodziłem grę za pomocą podwójnych mieczy. No, jestem prostym człowiekiem i cieszą mnie proste rzeczy. Dual wielding jest jedną z nich. To jedna z najszybszych broni w całej grze, ale o niewielkim zasięgu czy sile uderzenia. Sprawdza się w każdym starciu, ale ciężko nazwać ją kontrą na jakiegokolwiek przeciwnika. Daje graczowi dobrą mobilność oraz możliwość wyprowadzania wielu ciosów w krótkim czasie. Podwójne miecze idealnie sprawdzają się też w długich starciach, ponieważ większość ich umiejętności pasywnych opiera się na zarządzaniu zasobami ki. A teraz wyobraźcie sobie, że każda broń i każdy build ma takie większe lub mniejsze smaczki. Wspominałem może już o tym, że możecie zmienić swój build bez żadnych reperkusji. Wydacie na to trochę waluty, ale uwierzcie mi, te kwoty są znikome. Eksperymentowanie jest wręcz wskazane, bo kosztuje tyle co nic, a dodaje grze naprawdę dużo smaku. Wspominałem też przed chwilą o ki, czyli o naszej staminie, wytrzymałości, energii, jak zwał tak zwał. Zużywamy ją poruszając się, atakując lub wykonując bloki czy uniki.
Jest to też zasób, którym nauczycie się manipulować. Tak jak wasze ki spada z każdym ruchem, tak powraca ono w momentach wytchnienia. No i tutaj momencik wytchnienia dla lektora. Smaczna woda. Podczas takiej chwili wytchnienia możecie użyć impulsu w odpowiednim momencie, aby natychmiast odnowić dużą część swojego ki. W drugiej odsłonie doszły jeszcze kontry rozpryskowe. Jeśli graliście w Sekiro, to działa to praktycznie tak samo jak kontra Mikiri. Czyli w odpowiednim momencie kontrujecie potężny atak przeciwnika, aby zadać mu ogromne obrażenia ki. Te dwie rzeczy sprawiły, że walka w Nioh osiąga taki balans pomiędzy Soulsami a Sekiro. W mojej opinii to najlepszy i najgłębszy combat system we wszystkich Souls-podobnych grach. To jest ogółem jeden z najlepiej wykonanych combat systemów, jakie widziałem od kilku dobrych lat. Oddaje w ręce gracza multum możliwości, a gdyby tego było mało, to jeszcze pozwala na ogromną kreatywność. Nie musicie się ciągle martwić o pasek postawy, nie musicie robić 10 dodżów z rzędu. Ofensywa jest tutaj wskazana, ale system ki zawsze zmusi was do tego, aby co jakiś czas pozwolić walce na reset. Kombat w Nioh 2, mimo swojej złożoności, szybko staje się przystępny, a już szczególnie jeśli graliście w jedynkę. Mamy więc 9 różnych broni, zarządzanie trzema stylami, manipulację ki, kontrowanie ruchów przeciwnika. Można się poczuć przytłoczonym, ale to jeszcze nie koniec. Każda broń posiada własne umiejętności aktywne. Jedne z nich są zakończeniami podstawowych kombosów, inne działają podczas zmiany stylu, a jeszcze inne wyprowadza się z bloku. Umiejętności te zdobywacie inwestując punkty w odpowiednich drzewkach, natomiast punkty umiejętności zdobywa się używając poszczególnych typów broni, ninjutsu albo magii. A no i tak, jest jeszcze ninjutsu i magia, shurikeny, kule ognia, talizmany ochronne, pułapki. Wszystkie z tych rzeczy mogą stać się rdzeniem waszego buildu lub wspomagać ten, który już posiadacie. Replayability Nioh 2 jest takim mokrym snem każdej osoby, która uwielbia testować nowe buildy. No i skoro nasza postać jest teraz w połowie yokai, to naturalnym jest, że posiada dostęp do pełnoprawnej przemiany. Istnieją 3 wersje tej transformacji. Są to oprych, dziki oraz zjawa. Każdy zachowuje się trochę inaczej, ale w szerszej perspektywie nie zmieni aż tak bardzo tego, w jaki sposób podejdziecie do walki. To, jakiej transformacji będziecie używali, zależy od wybranego przez was ducha opiekuńczego. Gracz odblokowuje większą liczbę opiekunów wraz z przechodzeniem głównej historii, więc nigdy nie jesteśmy skazani na jedną formę yokai. Pokonani przez nas yokai upuszczają też rdzenie duszy. Te zawierają sygnaturowy ruch, którego używał dany przeciwnik. I tutaj rozwija się kolejny system. Dostrajanie rdzeni do naszego ducha opiekuńczego skutkuje tym, że nasza przemiana yokai staje się silniejsza, a sama postać zyskuje dodatkowe atrybuty. Rdzenie dusz można też łączyć w silniejsze wersje. Odprawianie rytuałów pogrzebowych sprawia, że nasz duch opiekuńczy może pomieścić silniejsze rdzenie. Tutaj dochodzi też trzeci zasób, zaraz obok życia i ki, czyli anima. To właśnie dzięki niej możemy używać nie tylko umiejętności yokai, ale też i kontry rozpryskowej. Team Ninja dało nam więc kolejny zasób, którego trzeba pilnować podczas walki. I ja nie mogę im za to wystarczająco podziękować, bo combat system naprawdę na tym zyskał. A skoro poruszyłem już temat przeciwników, to mogę od razu powiedzieć, że w kwestii złodupców twórcy postawili na większą różnorodność. Jeśli ktoś bardzo ubolewał nad tym faktem w jedynce, to mogę potwierdzić, że dwójka radzi sobie pod tym względem trochę lepiej. Przeciwnicy pojawiają się tym razem nie tylko na ziemskim padole, ponieważ potrafią przynosić nas również do Krainy Ciemności, którą znajdziecie też na każdym levelu. Te Krainy Ciemności, czyli tak naprawdę takie strefy yokai, obejmują zazwyczaj pewien obszar. Jeśli się w nim znajdujemy, to nasze ki odnawia się wolniej, ale za to nasza anima odnawia się o wiele szybciej. Aby wyłączyć daną Krainę Ciemności, trzeba pokonać konkretnego yokai, który się w niej znajduje. Takie miejsca często blokują nam również dostęp do chramów, przy których możemy rozdysponować doświadczenie, odnowić zdrowie czy uzupełnić podstawowe przedmioty. Kilka razy miałem jednak wrażenie, że niektóre Krainy Ciemności były zbędne, a twórcy wsadzili je tylko po to, aby wyśrubować poziom trudności. Sytuacja ma się też trochę lepiej z bossami. Powiedziałbym nawet, że twórcy stanęli pod tym względem na wysokości zadania, tylko w paru miejscach coś poszło nie tak. Niektórzy bossowie bywają paskudnie nieprzewidywalni, co według mnie nie powinno mieć miejsca w grach, które stawiają na souls-like'owe obrażenia. Było kilka takich momentów, gdy dostawałem wciry i pytałem na głos, gdzie podziała się jakakolwiek szablonowość. To znaczy, ubierałem to wtedy w brzydsze słowa, ale wolę ich nie używać w ramach materiału. Drugą rzeczą, która doprowadzała mnie kilka razy do szewskiej pasji, była czytelność. A dokładnie rzecz biorąc, jej brak. Droga osobo, która doszła do wniosku, że biało-czarno-szare oznaczenie chwytów jest okej, nawet gdy ekran zamienia się w odcienie szarości,
Why would you do that? Why would you do any of that? Bossowie byli ciekawie zaprojektowani, zarówno od strony artystycznej, jak i gameplayowej. Poza tym okazywali się w dużej mierze zbalansowani. Oponenci potrafią być rozstawieni w naprawdę przedziwnych miejscach czy kombinacjach, a główne poziomy aż proszą się o to, aby je zbadać. Cały szkopuł w tym, że levele w Nioh 2 cierpią na ten sam problem, z którym borykała się jedynka. Większość gry opiera się na kopiowaniu asetów z jedynki, czy na nadmiernym wykorzystywaniu tych, które widujemy w pierwszych lokacjach. Skaczemy po mapie od misji do misji i prawdę mówiąc, to tych problemów nie widać aż tak bardzo w głównej historii. Ale słodki Jezu, misje poboczne równie dobrze mogłyby się nazywać farmami, bo farmienie było jedynym zajęciem, do którego się nadawały. One próbowały opowiadać jakąś tam historię, budować niektóre postaci, ale w dużej mierze robiły to za pomocą dwóch okienek z tekstem. Jednym na początku misji, a drugim na końcu. Cały ten proces twórczy to tak naprawdę jedna wielka optymalizacja. Ja się tego co prawda dosyć mocno czepiam, ale musicie też wiedzieć, że Team Ninja nie jest studiem, które posiada budżet pokroju Rockstara. Tylko ja dalej nie mogę uciec przed wizją, że przychodzi sobie taki level designer do leada i pyta go, jak robimy sidequesty. Ten kontaktuje się z producentem, sprawdzają ile mają na to zasobów. Lead wraca do designera i mówi mu: słuchaj stary, niech gracz zaczyna od końca danego poziomu i niech robi to w nocy. No i co, może jeszcze deszcz? Litości. Rozumiem decyzję twórców, naprawdę rozumiem, wiem, że czasami trzeba optymalizować koszta. Ale ciężko jest po prostu wybaczyć deweloperom, gdy okazuje się, że wszystkie ich sidequesty to jest po prostu pójście na łatwiznę. Grałem na podstawowej wersji PS4 i wybrałem tryb akcji, ponieważ o wiele bardziej zależało mi na płynności. Sprawdziłem oczywiście tryb filmowy i muszę powiedzieć, że różnice nie są warte świeczki. W takich tytułach ważniejsze są klatki, aniżeli rozdziałka czy jakość tekstur. Nioh 2 nie jest może grą brzydką, bo design potworów czy same walki cieszą oko, ale sam świat bywa tak okropnie nijaki, tak powtarzalny, że rzadko kiedy zwraca się na niego uwagę. Oczywiście istnieją miejsca, przeciwnicy i krajobrazy, które przykują wasz wzrok do ekranu, ale jeśli tym, na czym zależy wam najbardziej, jest grafika, to nie oczekujcie rewolucji względem jedynki. Drugi Nioh nie zawodzi jednak w żadnym stopniu od strony audio. Japońscy aktorzy głosowi odwalają tutaj kawał dobrej roboty, chciałoby się powiedzieć, że jak zwykle, a odgłosy otoczenia podkręcają złowieszczą atmosferę. Jest jeszcze soundtrack i uwierzcie mi, istnieje kilka kawałków, które zapadają w pamięć. W taki sposób dochodzimy do elementów gry, które, z tego co zauważyłem, podzieliły graczy najbardziej. Mowa o RPGowej stronie drugiego Nioh. Chciałoby się powiedzieć diablowatej stronie, bo przeciwnicy są tak obłowieni lutem, że ciągle im coś wypada. Istnieją nawet atrybuty broni oraz skille, które pozwalają wam zdobywać więcej przedmiotów. Nasuwa się więc jedno pytanie, czy ten wysyp itemków ma jakikolwiek sens, czy to w ogóle działa w tej grze? Na początku wydawało mi się, że nie do końca. Jednak po kilkudziesięciu godzinach zacząłem się bawić w min-maxing. To jest, robiłem dokładnie taki ekwipunek, jakiego potrzebował mój obecny build. Rozpocząłem farmienie i wykuwanie broni na masową skalę. W retrospekcji ani trochę nie żałuję tej decyzji, bo gdy wkręciłem się w ten system, to szybko okazało się, jak zgrabnie został on połączony z resztą gry. Myślałem, że będę się z tym męczył jak głupi, ale prawda jest taka, że im bardziej analizowałem RPGowe systemy Nioh, tym lepiej się bawiłem. Twórcom udało się przekształcić złożone i przytłaczające wręcz systemy w spójną, przystępną całość. Po przejściu danego levela zawsze podejmujecie pewną decyzję. Albo oddajecie lód kowalowi, aby przytopić go na materiał do craftingu, albo składacie itemki jako ofiarę w chramie i zgarniacie expa. Ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ekwipunek zmieniał grę o wiele bardziej niż statystyki czy nowe skille. I właśnie wtedy zaczął się ten cały min-maxing. Nie chcę wam spoilerować jakichś late-game'owych buildów, czy end-game'owych, czy new game plus buildów. Powiem wam tylko tyle, że dawno nie bawiłem się tak dobrze farmiąc itemki. Ale co by nie było, to jest w tym duża zasługa świetnego systemu walki. Oczywiście do całej układanki dochodzą też statystyki i skille, ale miałem już okazję o nich wspomnieć i szczerze mówiąc, nie ma się nad czym więcej rozwodzić. Gdybym chciał się zagłębiać w każde drzewko umiejętności, to chyba musiałbym zrobić dodatkowy materiał. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, to warstwa online, ponieważ nie miałem okazji zagrać w multi. Powracają nagrobki poległych graczy. Możemy przywołać ich podczas swojej gry, aby zmierzyć się z duchem danego użytkownika, którym steruje komputer. Pokonując takiego ducha, zostaniemy nagrodzeni częścią jego wyposażenia, małą garścią doświadczenia oraz punktami chwały.
Ponownie, to jest kolejna mechanika, która wpisuje się we wszystkie systemy gry. Domyślacie się zapewne, co można zrobić z itemkami czy expem. Chwałę możecie wydawać natomiast na kilka sposobów, to przyzywając innych graczy do swojej gry, albo wydając ją w herbaciarni. Jeśli jesteście tak samo oparci jak ja, to przez część gry nie poprosicie nawet nikogo o pomoc, do czasu aż wielka sowa spuści wam manto w ciemnym pomieszczeniu. Hitchcock pewnie przewraca się teraz w grobie. Tak czy siak, przyzywanie byle jakich przypadkowych graczy to nowość, która przypadła mi do gustu dopiero po czasie. Postacie innych graczy nie były bowiem zbyt pomocne, ponieważ sterowała nimi sztuczna inteligencja. Traktujcie je raczej jako mięso armatnie dla bossów. Ewentualnie możecie wydawać swoje punkty chwały w herbaciarni, gdzie czekają na was przedmioty, nowe gesty i co najważniejsze, ekwipunek. Farmienie chwały jest opłacalne z wielu powodów, tym bardziej, że sprzęt, jaki możemy dostać w herbaciarni, często okazuje się o wiele lepszy od tego, który znajdziemy w grze bądź stworzymy u kowala. Możecie dołączyć do jednego z klanów, odebrać za to bonusy oraz brać pasywny udział w bitwach. Mówię pasywny, bo wkład gracza ogranicza się do zdobywania chwały. Jeśli wasz klan zwycięży, to w nagrodę dostajecie zestaw do parzenia herbaty, który możecie sobie ustawić w swoim mieszkaniu. Chacie. Jak tam wolicie ją nazywać. No i jak ustawicie te zestawy do parzenia herbaty, to dostajecie bonusy, które będą aktywne podczas kampanii singlowej. Taka mała rzecz, mała nagroda, ale jednak cieszę. No i co? No i tak prezentuje się drugi Nioh. Gra, która wzięła mnie z zaskoczenia, tytuł, wobec którego nie miałem jakichkolwiek oczekiwań. A teraz wychodzi na to, że otrzymałem coś, co prawdopodobnie znajdzie się w mojej osobistej topce tego roku. Powiem więcej, nie wydaje mi się, że pojawi się w tym roku gra, która zaskoczy mnie w bardziej pozytywny sposób. Team Ninja połączyło wszystkie systemy w genialną całość, naprawiło część błędów jedynki i stworzyło jeszcze ciekawszy świat, tym samym nadając tej serii własną osobowość. Gra posiada kilka problemów z czytelnością czy odgrzewaniem lokacji i oponentów, które wynikają z optymalizacji. Ale nadal uważam, że to pozycja obowiązkowa dla każdej osoby, która lubi gry trudne, gry dynamiczne lub po prostu gry, w których można się zatracić na długie, długie godziny. Mówi się, szukajcie, a znajdziecie. Ja akurat nie szukałem, więc jedynym, co mogę teraz zrobić, jest podzielenie się z wami tym wspaniałym znaleziskiem, a także tym kompletnie amatorskim haiku. Ciemno jak w duszach, jednoręki wilk skacze, wodorotlenek Niklu 2. I czy ktoś ma namiar na pluszową wersję tego słodziaka? Pytam do znajomego, bo wiecie, to wcale nie jest tak, że ja chcę je rozstawić po całym mieszkaniu. Gdzie tam? Ja bym coś takiego zrobił? Ja? Taka poważna osoba? Nie, nigdy.